II, patron tego sanktuarium, w pierwszych słowach swojej posynodalnej adhortacji apostolskiej Pastores Gregis napisał takie słowa: pasterze owczarni, Pastores Gregis, w wypełnianiu swojej posługi biskupiej są świadomi, iż mogą liczyć na szczególną łaskę Bożą. Napełniony nadzieją płynącą z tej obietnicy, zawierzam siebie tej Bożej łasce, tak bardzo potrzebnej w nowej misji, która została mi powierzona. Jestem świadom mojej małości w perspektywie tego powołania. Moje serce jest jednak pełne ufności w pomoc Bożą, dlatego z nadzieją i wielkim przekonaniem powtarzam dzisiaj za świętym Janem słowa: potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszam. Aby ten wzrost Chrystusa mógł nastąpić, musimy otworzyć dla Niego nasze serca, nie stawiając żadnych granic. Chciałbym zatem powtórzyć za naszym wielkim patronem słowa, które w tym miejscu mają szczególny wymiar i szczególnie dźwięczą w sercu każdego z nas. Christu, Christo portas aperite, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chciałbym, aby te słowa prowadziły nas w tych niełatwych czasach, w których powstaje wiele pytań bez odpowiedzi. Święty Jan Paweł II, zastanawiając się nad wielością tych egzystencjalnych pytań, napisał: miłość mi wszystko wyjaśniła i wyjaśnia nadal. A ta miłość objawia się w wielkich dziełach Bożych i w moich braciach i siostrach. Dlatego pozwólcie, że w tym momencie wyrażę moją wdzięczność. Najpierw Wszechmogącemu Bogu, który obdarzył mnie łaską wiary i wlał w moje serce dar powołania do służby Jemu w kapłaństwie. Niech za to wszystko, czego dokonał w moim życiu, będzie uwielbiony. Wyrazy czci i synowskiego oddania kieruję do osoby Ojca Świętego Franciszka, który obdarzył mnie wielkim zaufaniem i powierzył funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Zapewniam o duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwie w jego intencji. Księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu dziękuję za ciepłe i serdeczne przyjęcie po powrocie do Krakowa, za wszelką życzliwość, dobro i za to, że zgodził się być głównym konsekratorem moich święceń biskupich, jak również współkonsekratorom, księdzu nuncjuszowi Salvatore Penacchio oraz księdzu kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi. Podczas misji w Brazylii wielokrotnie doświadczałem życzliwości od księdza kardynała. Za to jeszcze raz dziękuję. Nie sposób w podziękowaniach pominąć słów pełnych dobroci, jakie w swoich listach przesłali do mnie ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a także pan prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. W Brazylii spędziłem ostatnie 15 lat kapłańskiego życia. Ordynariusz archidiecezji świętego Sebastiana z Rio de Janeiro, ksiądz kardynał Orani João Tempesta, przyjął mnie po synowsku i tak też traktował podczas pracy w jego diecezji. Niestety sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiła jego obecność na tej uroczystości. Wyrazy wdzięczności składam na ręce wszystkich, którzy dzisiaj ze mną przeżywali i przeżywają ten piękny moment, a więc księdzu kardynałowi Kazimierzowi Mieczowi, biskupom, kapłanom, a wśród nich szczególnie księżom z rocznika święcej na czele z obecnym tutaj księdzem biskupem Zdzisławem Błaszczykiem z Rio de Janeiro. Ponadto moją wdzięczność kieruję wobec kleryków, sióstr zakonnych, osób życia konsekrowanego. Niech Pan Bóg was zawsze błogosławi na drodze powołania. W tej niezwykłej chwili pragnę podziękować również moim rodzicom, mamie, która jest tutaj obecna ciałem i duchem, a także tacie, który odszedł już do Pana. Głęboko wierzę, że łączy się z nami w tej liturgii, bo przecież ona nie zna granic. Dziękuję wam, kochani rodzice,
za dar życia i wychowania mnie w wierze, za to, że przyjęliście ten obowiązek na siebie w momencie sakramentu Chrztu Świętego i należycie go spełniając, stworzyliście pierwsze domowe seminarium, w którym rodziło się i wzrastało moje powołanie. Niech Bóg hojnie wam to wynagrodzi. Dziękuję mojemu rodzeństwu, siostrze, bratu oraz rodzinie za wszelką życzliwość, pomoc i wsparcie. Moje dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziłem w Kalwarii Zebrzydowskiej u stóp Matki Bożej Kalwaryjskiej. Cieszę się, że są tu dziś obecni Kalwarianie. Bóg zapłać wam za tą obecność i za waszą modlitwę. Dziękuję wszystkim, których spotkałem posługując w parafiach krakowskich zesłania Ducha Świętego na Ruczaju, Matki Bożej Różańcowej na Piaskach Nowych oraz tych z Brazylii, świętej Łucji i świętego Piotra w Rio de Janeiro. Kapłan może odnaleźć siebie i swoje powołanie w pełni we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. Dziękuję, że przez tyle lat doświadczałem pomiędzy wami takiej właśnie błogosławionej wspólnoty. Pragnę, aby słowa mojego zawołania "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" przyjęła jako wyzwanie również młodzież naszej archidiecezji, którą serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitewnej pamięci. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej celebracji fizycznie i tym, którzy łączyli się z nami za pośrednictwem transmisji. Szczególnie pozdrawiam i swoim sercem obejmuję osoby starsze, samotne i chore, a także tych, którzy przeżywają rozmaite trudności i kryzysy z powodu pandemii. Proszę was, swoje trudy ofiarujcie Bogu również w mojej intencji i w intencji całego Kościoła Chrystusowego w naszej archidiecezji, w którym przyjdzie mi służyć. Wiem, że wielu moich byłych parafian z Brazylii także ogląda transmisję z tej uroczystości. Dlatego pozwólcie, że w krótkich słowach zwrócę się do nich w języku portugalskim. A u povo brasileiro, deixo a minha gratidão por tamanho carinho com o qual me acolheram por esses 15 anos. Agradeço a Deus todos os dias por me permitirem viver junto a vocês. A Dom Orani, aos bispos e a todo o clero da arquidiocese do Rio de Janeiro, o meu muito obrigado pela acolhida, confiança e apoio que sempre depositaram em minha pessoa. Estaremos sempre unidos em oração. Aos paroquianos da paróquia Santa Luzia e São Pedro do Mar, a todos os meus amigos do Brasil, o meu profundo agradecimento. Vocês me acolheram por esses 15 anos e fizeram-me sentir em casa. Deixo aqui a minha gratidão a cada de vocês que colaboraram para o meu crescimento espiritual e pessoal. Levarei vocês sempre em meu coração. Que a Nossa Senhora Aparecida interceda por nós e rezem por mim. Proszę, aby moje podziękowanie przyjęli ci wszyscy, którzy przygotowali tę uroczystość i ci, których nieumyślnie pominąłem, a których powinienem tu wymienić. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Moi drodzy, sercem wypełnionym wdzięcznością pragnę prosić Boga za was i za siebie słowami z dzisiejszego czytania z listu do Hebrajczyków. Bóg niech nas uzdolni do wszelkiego dobra, byśmy pełnili Jego wolę, niech sprawi w nas, co miłe w Jego oczach. Nie bójmy się, otwórzmy drzwi Chrystusowi.